Jeżeli nie masz żadnego planu, to planujesz porażkę. Na dniach pojawi się nowy rok 2023. Wiele osób będzie miało jakieś postanowienia noworoczne, wiele osób zrezygnuje w ogóle z nich, patrząc na poprzednie lata, że każde się po prostu nie udało. I w tym odcinku właśnie skupimy się na tym, jak zaplanować prawidłowo cały rok, jak ja to robię, jakich narzędzi używam i jak to właśnie zrobić, żeby osiągnąć sukces. Na wstępie powiem, że jeżeli coś sobie zaplanujemy, spiszemy to na kartce, a potem tą kartkę wyrzucimy do kosza, to dalej mamy większą szansę na osiągnięcie tego, co sobie tam zapisaliśmy, niż osoba, która nie zrobiła nic. Ja jestem sam tego świetnym przykładem, dlatego że na drugim roku studiów zapisałem sobie na kartce, ile chciałbym zarabiać do końca studiów i potem tą kartkę wyrzuciłem. I mimo, że w momencie pisania tego na tej kartce nie miałem perspektyw właśnie na takie zarobki, to i tak udało mi się to osiągnąć. I mam wrażenie, że większość ludzi nie realizuje tych planów, nie osiąga tego, co chce, bo w pierwszej kolejności nie biorą tego na poważnie i nie zabierają się tego za to na serio. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to pamiętać, że dobry plan powinien mieć kilka cech. Mianowicie powinien być konkretny, powinien być mierzalny, powinien być ambitny i powinien być realistyczny. I tu, żeby ten cel był konkretny, to musimy sobie postawić chociażby liczbę. Czyli nie schudnę, tylko schudnę 10 kg. Nie będę czytał więcej książek, tylko przeczytam 20 książek w ciągu roku. Nie zacznę oszczędzać, tylko oszczędzę 5000 zł. Kolejno cel powinien mieć termin. I tu jeżeli mówimy o postanowieniach całorocznych, no to wiadomo, że terminem będzie koniec kolejnego roku. Ale możemy mieć też postanowienia, które będą do zrealizowania wcześniej. Tutaj znowu, jeżeli posłużymy się chociażby odchudzaniem, no to możemy sobie zapisać, że schudnę 10 kg do czerwca. I tu mamy wtedy czas, że mamy konkretną liczbę 10 kg i konkretny czas, czyli 6 miesięcy. Następna sprawa to, że plan powinien być realistyczny, czyli nie możemy od razu, wiecie, celować na sam szczyt, bo to jest niemożliwe, żeby to zrobić w ciągu roku. Nie możemy sobie postanowić, że powiedzmy zaczniemy biegać i naszym celem będzie przebiegnięcie maratonu w ciągu 2 godzin, bo jest to po prostu niewykonalne w ciągu roku, więc ten cel musi być jednak realistyczny, musimy w stanie być go zrealizować. Tak samo, jeżeli ktoś sobie stawia dużo postanowień, czyli wiecie, na przykład nauczyć się języka, oszczędzić, schudnąć, poznać nowych ludzi, zwiedzić pół świata i tak dalej, to również nie jest to po prostu realistyczne, dlatego że doba ma za mało godzin, żebyśmy to wszystko byli w stanie zrobić. I tu z tymi celami powiem wam szczerze mówiąc, że ciężko jest ustalić, co jest realistyczne w momencie, gdy nigdy tego nie robiliśmy. Mi jest łatwiej, dlatego że z roku na rok stawiając sobie jakieś cele, po prostu widzę, co jestem w stanie zrobić, co nie jestem, czy czegoś nie wykonałem, bo było za mało czasu, czy po prostu w ogóle się tego nie zadało zrobić w tym czasie, czy cokolwiek. I ja właśnie na podstawie ostatnich lat jestem w stanie po prostu stwierdzić, co jest do zrobienia, a co nie jest do zrobienia. No i na samym końcu cel powinien być ambitny. To nie może być coś, co przyjdzie wam łatwo, nie? Bo przykładowo, jeżeli byście zarabiali 10 tysięcy złotych na miesiąc, no to oszczędzanie 200 zł na miesiąc nie jest zbyt ambitne. Jest to dosyć proste do zrobienia, więc ten plan powinien jednak powodować pewien dyskomfort, powinien wymagać pewnej dyscypliny i pewnego zaangażowania. I tutaj powiedziałbym tak, żebyście sobie stawiali cel o 10%, może 15% większy niż ten, który wam pierwszy przyjdzie do głowy. Czyli jeżeli na przykład chcielibyście przeczytać 20 książek, to nie ustalcie sobie, żeby to było 20, tylko na przykład 23, 24. Dlatego, że większość osób przede wszystkim jest w stanie zrobić więcej niż im się wydaje, a po drugie chodzi o to, że nawet jeżeli wam się nie uda, to i tak będziecie mocno do przodu. I to jest kolejna rzecz, o której powiem, ale zanim to te wszystkie 4 punkty będą bez sensu, jeżeli ten cel nie będzie dla was po prostu ważny. Bo jeżeli chcecie coś zrobić po prostu, bo fajnie by było, to nie jest to po prostu ambitne, w sensie nie będzie to dla was motywacja, bo jeżeli ktoś na przykład chciałby schudnąć tylko po to, żeby schudnąć, ale jakby nie ma, wiecie, jakby z tym związanego, że robi to dla zdrowia, że robi to, nie wiem, żeby, wiadomo, że każdy to robi po części dla zdrowia, ale chodzi mi o taki cel, który wam siedzi w głowie, że według mnie każdy cel, każde postanowienie, jakie sobie stawiamy, powinny być dla was po prostu ważne, dla was istotne, żebyście po prostu się tego trzymali, żeby to nie były takie, wiecie, rzeczy, które każdy tak naprawdę by chciał, na przykład, nie wiem, zwiedzić pół świata albo nauczyć się jakiegoś języka, wiecie, to raczej każdemu pasowało, nie? Jakbym tak podszedł do kogoś na ulicy i się spytał, czy chciałbym umieć jakiś język, no to prawdopodobnie większość osób powie, że tak. I wracając do tego, co przed chwilą powiedziałem, że nawet jak nie zrealizujecie jakiegoś celu, to będzie do przodu, to jest kolejna rzecz, o której bardzo ważne jest, żeby pamiętać. To, że w postanowieniach noworocznych i generalnie w ustaleniu sobie celów nie chodzi o to, żeby zrealizować je w 100%.
Dlatego, że po pierwsze one się mogą po prostu zmienić na przestrzeni czasu, po drugie może właśnie coś wypaść, typu wiecie, jeżeli ktoś na przykład by zachorował, coś by mu się stało i by nagle uciekł 2 miesiące z życia, bo po prostu byłby zajęty czymś innym, no to nie jest w stanie po prostu zrobić w 10 miesięcy tego, co musiałby zrobić w 12. To nie zmienia faktu, że dalej właśnie jest do przodu i tak na to trzeba patrzeć, że jeżeli sobie postanowicie, na przykład załóżmy, ktoś w ogóle nie czyta książek, i postanowi, że chce przeczytać 20, a przeczyta 10 i będzie taki, a kurwa, zrobiłem tylko połowę tego, co miałem, no to ja, wiecie, na to patrzę przez pryzmat, że szklanka jest w połowie pełna. Czyli, że ta osoba z 0 książek przeczytała 10, czyli zrobiła, no, 1000%, w sensie nawet nie 1000, bo jeżeli to było 0, jeżeli to była jedna książka, to by było 1000% progresu. Ale wiecie, o co mi chodzi, że ja uważam zawsze, że lepiej właśnie mieć jakiekolwiek postanowienie i zrealizować je nawet w 20%, niż nie mieć żadnych i w ogóle nic nie robić. Powiem wam, że ja na przykład wpadłem w taką pułapkę, że ja przez parę lat robiłem sobie jakieś cele, postanowienia i nie byłem w stanie ich realizować w 100% i potem w pewnym roku miałem takie, bo mi to ogólnie dołowało pod koniec roku zawsze, że nie udało mi się zrobić wszystkiego i w pewnym momencie miałem takie, a dobra, nie będę robił tych postanowień, mi to dołuje, tylko nie jakby wiecie, że nie jest to jakoś dla mnie motywujące mocno i tak dalej i zrezygnowałem z tego. Jak się okazało, to było bardzo motywujące, bo w tym roku, w którym nie zaplanowałem sobie nic, to też prawie nic nie zrobiłem z tego, co jakby chciałem. Jakby w ogóle nie ruszyłem do przodu. Po prostu utrzymałem to, co zrobiłem wcześniej i po prostu stałem w miejscu. I z tego było ciężko się wydostać. Okej, powiedzmy, że już mamy wypisane plany na cały rok, mamy jakieś właśnie postanowienia, które są dla nas ważne, które są ambitne, które są mierzalne, które mamy jakiś czas, żeby je zrealizować. I co teraz zrobić? Podzielić to. I podzielić to na tak małe kroki, jak tylko się da. Czyli jeżeli macie cel na rok, podzielcie sobie to na kwartały. Każdy kwartał podzielcie na miesiące, każdy miesiąc podzielcie na tygodnie, każdy tydzień podzielcie na dni. I wtedy z wielkiego jednego kroku zrobią wam się małe mikrokroczki, które dużo łatwiej osiągnąć i na które się dużo łatwiej patrzy. Powiecie, jeżeli ktoś na przykład chciałby schudnąć 20 kg, no to wiecie, to trochę potrwa i ta osoba przez wiele miesięcy nie będzie miała takich mikrosukcesów, bo po prostu to będzie jedna jakby droga, wiecie, do końca, nie? Nie będzie nic pomiędzy, co będzie jakąkolwiek nagrodą czy jakąkolwiek motywacją. I tutaj przykładowo, zamiast patrzeć na to przez pryzmat właśnie, że ktoś ma schudnąć 20 kilo w ciągu załóżmy pół roku albo nawet roku, no to będzie patrzył na to przez pryzmat jednego dnia, w którym po prostu miał trzymać dietę, albo w którym po prostu miał, nie wiem, mieć jakąś aktywność. I to jest kolejna sprawa, którą trzeba zrobić, czyli tak zwaną odwrotną inżynierię. Czyli jeżeli mamy jakiś cel, tu przykładowo schudnąć, to wiecie, to nie jest jak oszczędzanie, że mamy prosty proces, tylko powiedzmy, że jest bardziej skomplikowany, który się składa na wiele rzeczy. Więc tu musimy zrobić właśnie odwrotną inżynierię, czyli jeżeli mam na przykład cel odchudzanie, no to co trzeba zrobić, żeby schudnąć? No i tutaj możemy sobie wypisać wiele różnych rzeczy, które możemy zrobić. Możemy zacząć chodzić na siłownię, możemy zacząć chodzić na spacery, możemy zacząć uprawiać jakiś inny sport, możemy właśnie zacząć trzymać dietę i tu również możemy liczyć kalorie, możemy nie wiem, wprowadzić zdrowe nawyki, cokolwiek, ale generalnie możemy sobie to podzielić na etapy i wykorzystać różne narzędzia, które spowodują, że zrealizujemy dany cel i wtedy właśnie te rzeczy łatwiej sobie też podzielić na konkretne etapy, na konkretne kroki naszej drogi. I tutaj wam dam dobry przykład moich planów a propos social mediów. Zaplanowałem sobie, ogólnie powiem wam tak, przestałem planować ilość obserwujących, którą chcę uzyskać, dlatego że jest to bardzo niezależne od twórcy mimo wszystko i właśnie może być bardzo demotywujące, więc ja zacząłem sobie planować ilość kontentu, którą chcę wrzucić. No i tu przykładowo, jeżeli zaplanowałem sobie, że chcę w ciągu roku wrzucić 120 filmów na YouTube, no to 120 podzielić na 12, no to jest 10 filmów miesięcznie. Jeżeli chcę zrobić 10 filmów miesięcznie, no to muszę robić powiedzmy 2,5 filmu tygodniowo. Czy tam 5 filmów na 2 tygodnie. I ten proces również podzieliłem sobie na mniejsze etapy, gdzie teraz mam zapisane, że na przykład w poniedziałki szukam pomysłów, jakby ogarniam, co bym chciał nagrać. We wtorek, jak już mam te pomysły, to piszę sobie scenariusze, przygotowuję się jakby merytorycznie do tego. W środę, gdy już jestem przygotowany merytorycznie, mogę sobie to na spokojnie nagrać. Gdy już sobie to nagram, to kolejnego dnia mogę poświęcić czas na montaż tego filmu. No i piątego dnia na właśnie miniaturki, publikacje, jakieś edycje, poprawki, czy cokolwiek mi przyjdzie do głowy. Czyli podzieliłem sobie to wszystko tak, że nie myślę o tym, że muszę nagrać 120 filmów w tygodniu, tylko myślę o jednym konkretnym zadaniu każdego dnia.
I tu wam przedstawię właśnie kilka narzędzi, kilka aplikacji, których ja używam i zacznę też używać. Po pierwsze jest to Notion, to jest strona, aplikacja, której teraz będę używał. Z tego co wiem, to dla takiego, powiedzmy, prywatnego użycia jest totalnie za darmo. Przy mniejszej tam płatności można sobie to, na przykład jak mamy jakiś team, to kupić to dla teamu, żeby każdy miał do tego wgląd. No i tutaj właśnie widzicie, mam to podzielone, jeszcze to jest puste, na pomysł na film, scenariusz, nagranie, montaż, miniaturka wrzucano. I tutaj w tym momencie, gdy na przykład sobie wpiszę pomysł na film, nagrać postanowienia na nowy rok, no to mam tutaj, że jest pomysł na film. Potem przenoszę to na przykład do scenariusza, jeżeli już będę pisał scenariusz, no i tutaj mogę sobie właśnie napisać cały scenariusz do filmu. Jak już mam scenariusz do filmu, mogę to przenieść na nagranie, jak już wiem, że jest nagrane, mogę to przenieść do montażu i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj ja planuję sobie po prostu na pomysły na film zapisać, wiecie, wszystko, co mi przyjdzie do głowy i właśnie w te poniedziałki, jak planuję te filmy, to tutaj będę pisał te pomysły i potem z nich będę wybierał następny dzień scenariusze, do których chcę filmów nagrać, no i skończyć je to właśnie wrzutą. Także Notion to jest pierwsza aplikacja, właśnie, której będę używał. Kolejną aplikacją i stroną, którą będę używał, jest Toggle.com i to jest aplikacja, która mierzy jakby produktywność, mierzy wasz czas po prostu pracy i przede wszystkim używam to tego, do tego, żeby mieć tą pracę taką, wiecie, konkretną, nie, że wiecie, trochę popracuję, trochę posiedzę na telefonie, trochę porobię 20 rzeczy na raz, tylko żeby się skupić na jednej konkretnej rzeczy, czyli na przykład teraz w tym momencie mam nagrywanie filmu, odpalam sobie czas, gdy skończę nagrywanie, wyłączę to i to mi po prostu się zapisze i potem będę miał też właśnie takie statystyki pokazane, co ile czasu mi zajęło, będę mógł sobie to właśnie przeanalizować, czy na przykład na rzeczy, które zajmują dużo czasu, a są mało efektywne albo nie przynoszą mi zysku, to czy nie warto byłoby po prostu ten czas jakby no, ukrócić i po prostu mniej czasu spędzić na rzeczy, które mało mi dają, a skupić się na tych, co dają mi więcej. I tutaj również możemy sobie podzielić właśnie projekty na różną tematykę, tak żeby właśnie mieć jakby wgląd na to, czym się zajmujemy. No i tutaj ja mam jakby głównie dla siebie rzeczy, czyli właśnie YouTube, trening, TikTok, tajny projekt, o którym jeszcze nie mówię, newsletter, nauka i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie właśnie będę zapisywał te rzeczy, żeby właśnie wiedzieć, na czym ile czasu mi schodzi. Kolejną aplikacją jest Structured i to jest aplikacja, która jest do planowania. Oczywiście można użyć tutaj kalendarza Google'a, cokolwiek, ta akurat jest płatna, której używam, tylko mi się bardzo podoba ona pod tym względem, że właśnie łączy się razem z kalendarzem, można sobie ustalić, czy na przykład coś chcemy robić co drugi dzień, codziennie i wtedy przychodzą wam też powiadomienia, co macie do zrobienia, także ja to, tego używam po prostu do planowania sobie dnia i też do odhaczania tego, co już zrobiłem, także również właśnie ja akurat z niej już korzystam od kilku tygodni i jestem zadowolony. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o planowanie roku i to jest powiedzmy takie trochę wejście na wyższy level, to jest podzielenie sobie tego na różne etapy w życiu i różne jakby rzeczy, które robimy w życiu, czyli powinniśmy mieć kilka kategorii, w których chcemy na przykład się poprawić, nie skupiać się tylko na jednej rzeczy, czyli powinniśmy mieć powiedzmy jedną kategorię życie, drugą zdrowie, trzecią praca, czwartą relacje z innymi, piątą nie wiem, me time powiedzmy. I w każdej z tych kategorii ustalić sobie jakieś cele, że na przykład nie wiem, w życiu, no to powiedzmy, że jakieś właśnie podróże i wiadomo, że tam jakaś konkretna destynacja i tak dalej. W relacjach, na przykład nie wiem, spędzanie więcej czasu z bliskimi, mniej siedzieć na telefonie i ograniczyć sobie właśnie ten czas na aplikacjach, a spotykać się z nimi w rzeczywistym, że tak powiem, świecie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to właśnie czy to odchudzanie, czy treningi, cokolwiek, wiecie o co mi chodzi, że po prostu podzielić sobie całe swoje życie na różne kategorie i o wszystko to zadbać. Bo wiecie, jeżeli ktoś będzie dbał tylko o pracę, no to mu się popierdoli cała reszta, nie? Jakby musicie jakby wyobrazić sobie, że życie to jest jak takie drzewo i każde kategorie to są różne gałęzie. I wiecie, jeżeli jedną gałąź obciążycie za mocno, no to drzewo się po prostu wypierdoli, nie? Więc jeżeli obciążycie tylko gałąź pracę, no to po prostu wam wszystko zwiędnie i całe drzewo pójdzie się pieprzyć. Dlatego też właśnie trzeba zachować pewien balans i wszystko trzymać w ryzach i wszystkiemu się po trochu poświęcić, dlatego że mamy różne role w naszym życiu i każdą z tych ról należy spełniać prawidłowo. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny, jeżeli tak, to udostępnijcie go dalej. Napiszcie w komentarzu, jakie są wasze plany na 2023, o ile w ogóle takie macie i planujecie.
Bardzo jestem ciekawy, może się zainspiruję czymś i coś od was ukradnę. Cieszę się, że wracam potem na ten kanał po dwóch latach przerwy. W tym roku, w 2023 właśnie, planuję wrzucić tutaj przynajmniej 30 filmów na tym kanale. Także zapraszam do subskrybowania, oglądania, zostawcie łapkę w górę, komentarz, wiecie o co chodzi. Widzimy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie za 2 tygodnie.